Minecraftowe TikToki są serio niesamowite, ale większość z nich to niestety tylko i wyłącznie clickbaity! Dlatego też dzisiaj detektyw żelazny przeprowadzi śledztwo i dowiemy się, ile z nich jest prawdziwe! Więc koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba, a my lecimy z tym koksem! Wow, dobra, oto prawdopodobnie najlepszy bug na świecie! Przynajmniej tak opisuje go gościu. Polega na tym, że dzięki niemu będziemy mogli wydobyć bedrocka. Według mnie to nie do końca jest prawdziwe, ale co tu się właśnie teraz stało? Co? Dobra, dobra, już teraz to wszystko zaczyna być mega dziwne, ale zaraz to sprawdzimy. Jednak przede wszystkim dowiedzmy się, do czego to wszystko dąży. I co on właśnie kraftuje? Chwilę, gościu, co ty robisz? Nie da się tego skraftować, przecież co ty robisz? Dobra, to brzmi jak jakiś dziwny fake. Przecież z kulk sensora nie da się kraftować, no ale dobra, możemy go zdobyć z jakiegoś tam cheata. I jak to niby działa? Co, jak się oddalisz, to niby się zniszczy ten bedrock? Nie ma to według mnie zbytnio sensu, co? Wow, okej. A więc to chyba czas najwyższy to przetestować. Problem w tym, że to coś jest mega skomplikowane. Na początku bedrock, zaraz obok niego dwa tłoki, które odpalamy dokładnie w tej kolejności. I tu dzieje się rzecz, która jako pierwsza mi nie pasuje. Bo niby jeśli zniszczymy to coś, to to właśnie nie stanie się to, co na filmie. I tak się stało coś dziwnego, ale nie aż tak. Powróćmy jeszcze na chwilę do naszego TikToka i według tego gościa wyglądało to tak. Nie, no nie ma opcji, chyba że na bedrocku. Możemy sprawdzić, ale i tak wydaje mi się, że to będzie jeden wielki fake. Bo jestem prawie w 100% pewny, że nie da się tak zbugować pistonów. A to akurat kluczowa rzecz w tym wszystkim. Jeden, dwa. No i próbujemy, no co nam zostało? Nie działa. Okej, to było do przewidzenia, więc to wszystko to jeden wielki fake. Dziękuję, pozdrawiam, lecimy dalej. Oto kilka niesamowitych komend, dzięki którym możemy trollować naszych znajomych. Pierwsza z nich polega na tym, że jeśli nasz znajomy wejdzie na płytkę naciskową, to ona się zniszczy. Albo nawet zniszczy się pod nim cały świat. Wow! Okej, to wygląda spoko. Kolejna sztuczka wiąże się z diamentami, ponieważ za każdym razem, kiedy odpalimy tą komendę i spróbujemy wykopać diamenty, zamienią się one w stone'a. Wow, brzmi dobrze. Kurde, byle muszę to spróbować. No i komenda numer 3, która podobno zamienia wszystkie możliwe potki na natychmiastowe obrażenia. Wow! Dobra, czas to przetestować. Znalazłem wszystkie komendy, o których mówił ten gościu, więc nie pozostało mi nic innego, jak wziąć komand bloka. Najlepiej tego repeating, o dokładnie. I uruchomić zabawę. Pierwsza z naszych magicznych trollowych komend wygląda mniej więcej tak. Tylko w miejsce playera musimy wpisać na przykład swój nick albo najlepiej nick znajomego. I co, to już będzie działać, tak? A tylko przydałoby się to odpalić. Od teraz za każdym razem, kiedy tylko wejdę na tą płytkę, powinno stać się coś niemożliwego. Wow, działa! Ej, ale co to za mała dziura, no? Ja chcę coś większego, halo! Wydaje mi się, że jest na to prosty sposób. Zamiast minus 10 wpiszemy sobie minus 100. Od razu lepiej tak jest. Od teraz, jak tylko wejdę na jakąkolwiek kamienną płytkę naciskową, to stanie się to! Ej, naprawdę! Za dużo przesadziłem! To było piękne, dzisiaj to jest mój ulubiony troll. O ja cię, moje gacie, ta dziura jest ogromna. A najlepsze jest to, że może działać tylko na jednego konkretnego gracza. No i przy okazji na tylko jedną konkretną płytkę. Drewniana nie działa, ale za to kamienna już działa. Oj tak! Ała, to bolało, ja już nie chcę. Zamiast tego wolałbym sprawdzić komendę numer 2. No, na dzień dobry. Jeśli działa tak, jak powinna, tylko najpierw trzeba znowu wybrać gracza, żelazny pel, dzień dobry, to od teraz wszystkie diamenty, które tylko będę chciał wykopać, zamienią się na stone'a. No spoko, jestem gotowy i mam ich trochę. Witaj, panie diamencie, miło cię wykopać, co? Nie podoba mi się to, halo, nie, no co to się za szybko zmienia, no? Czemu się zmienia, jak tylko do niego podejdę? Nie, nie, nawet nie mogę do niego nie, no co jest? Ta komenda jest ewidentnie przesadzona, ale nie wiem, czy umiem ją naprawić. Powinno być lepiej, ale nie działa, zepsułem wszystko, przepraszam, nie chciałem. Ajajaj. No nie, no to co było przed chwilą było fajne, ale no bez przesady, no. Bardziej to dziwne było niż fajne. O, udało mi się chyba to naprawić. Podchodzę, niszczę i tak jest stone. Działa tak, jak powinno. Trzeba było zmienić piątkę w tej komendzie na jedynkę, czy tam dwójkę, na co ja to zmieniłem? Na jedynkę, tak jest. I wtedy ten troll ma już sens, bo gdy tylko podejdziemy i próbujemy zniszczyć, to ona zamienia się na stone'a. Ale to jest niesamowite, wow. Jaram się, to jest kolejny poziom trollowania. I to nadal nie wszystko, bo jeśli użyjemy tej komendy, akurat bardzo, bardzo, bardzo długiej komendy, ale to, że jest długa, oznacza też, że powinna być fajna. Bo dzięki niej potka natychmiastowego leczenia, którą weźmiemy. I rzucimy pod siebie przy okazji, wow. Działa, tak jest, zabije nas. Dobra, te trzy pranki są totalnie niesamowite. Jeśli macie dostęp do komend, to to były oficjalnie najlepsze pranki ever. A przy okazji w końcu jakiś TikTok, który jest potwierdzony. A byłem pewien, że to jednak będzie clickbait. Lecimy dalej, a przed nami różnica pomiędzy Bedrock Edition a Java Edition. Jeśli spróbujemy pod wodą spawnować Widera, to na Bedrocku będzie się dodało, co jest na Javie. I chwilę, co się dzieje? Serio? Na Javie się nie da postawić tych czaszek pod wodą? Na Bedrocku się da, ale nie da się spawnować Widera. Ale za to na Java Edition nie możemy nawet postawić jednej czaszki. Dziwne, dziwne, nie znałem tej
tej różnicy, a więc to chyba czas najwyższy to sprawdzić. Zacznijmy od Bedrocka, bo to, co się tutaj dzieje, wydaje się bardziej normalne. Według tego, co przed chwilą widzieliśmy, jeśli spróbujemy spawnować pod wodą Withera, to w sumie dosyć smutne, ale logiczne, że on się nie zespawnuje. No ale będziemy mogli pod wodą postawić tę oto piękną strukturę. Może jakby tu nie było wody, to by się zespawnował? Nie. Jednak dla odmiany na Java Edition nie będziemy mogli postawić nawet główek. Taka jest przynajmniej teoria. Ale sprawdźmy, jak to wygląda z praktyką. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery piaski dłuż. Jedna czaszka, druga czaszka. Nie, co jest? Nie działa faktycznie. Jakby spróbował je tak bardzo szybko postawić. Szybko, szybko lecimy. Nie, nie da się ani zespawnować Withera, ani postawić czaszek. Lol, dlaczego niby co? O ja cię, ale to dziwnie wygląda. Jakbyśmy stworzyli nowy gatunek ryb. Haha. Siema, rybo. Wow, skoczyła. Withera, nie zespawnowaliśmy nawet, mało tego, nie postawiliśmy czaszek pod wodą, ale za to stworzyliśmy nowy gatunek ryby, która nazywa się Witherowa. Bardzo oryginalna nazwa. Wiecie co? Nie, ja może jednak nie będę wymyślał nazw. O wiele lepiej od tego wychodzi mi oglądanie TikToków, bo w tym właśnie gościu wymyślił ukryty schowek na skrzynkę. Bardzo, bardzo ukryty. Wow, w ogóle go nie widać. Co jest? Ale to jest kozackie. To jest totalnie genialny sposób na ukrycie swoich skarbów. A nie dość, że genialny, to jeszcze mega prosty. Czas to przetestować. Problem jednak polega na tym, że potrzebujemy bardzo odpowiedniego miejsca. To jest bardzo odpowiednie miejsce. Dzień dobry. Są trzy klatki stołu, nie wygląda to podejrzanie, więc wiercimy tu dziurę 3 na 3. O, gitara powinno wystarczyć. I na samym brzegu chowamy skrzynkę, którą przykrywamy jednym kamieniem oraz dwoma kamiennymi schodkami. Chyba w tą stronę powinny być te kamienne schodki, jest dobrze. I serio, to już w sumie prawie wszystko, bo jedynym, co nam pozostało, to postawić tutaj obserwer, za nim dwa redstone'y oraz jeden piston. Lepki, żeby nie było. I voila, to niby wszystko, wystarczy tylko zakryć to wszystko stone'em oraz wziąć do ręki wiaderko wody, które powinniśmy wylać tam, gdzie był obserwer, czyli tutaj, i wtedy skrzynka powinna się otworzyć. Wow, to jest naprawdę mega proste, a z drugiej strony bardzo bezpieczne. Totalnie nie wiem, czy to nie jest przypadkiem najlepsza skrytka na skrzynkę, jaką widziałem kiedykolwiek. Jeśli dobrze ją ukryjemy, to nie ma opcji, żeby z zewnątrz ktoś zauważył, że coś tutaj jest nie tak. No chyba, że akurat jest otwarta, to wtedy może być coś nie tak. Dobra, zamknąłem. Teraz nie ma opcji, serio. A jakby to wszystko jeszcze schować w kopalni, oj tak. Problem tylko polega na tym, że za każdym razem musimy mieć ze sobą wodę, a po drugie trzeba pamiętać, gdzie to coś ukryliśmy. A to chyba nie jest zbyt proste. Ale działa pierwsza klasa. Kolejny TikTok potwierdzony. Dobra, czas na zlepek kilku rzeczy, które możemy robić w Minecrafcie, ale interesuje mnie tutaj tylko ta pierwsza, ponieważ podobno dzięki prostej komendzie możemy stworzyć coś takiego. Firebola, który jest wręcz lepszy niż 10 TNT. Jakim cudem, co jest? Oprócz tego jest info, że możemy dać każdemu mobowi lewitację. No spoko. A, i to w jednym momencie. No całkiem ciekawe, trzeba to sprawdzić. No i tam jakieś inne rzeczy, które już sprawdzaliśmy, więc nad tym się nie będziemy zastanawiać. Zamiast tego sprawdzimy, czy naprawdę wpisując tę komendę możemy stworzyć śmiertelnego firebola. Bo umówmy się, normalne firebole w Minecrafcie są po prostu nudne. Ale to coś nie powinno być już nudne. Sprawdźmy to, enter, wow, co jest? Chwilę, to działa! Leci, leci, ale zbytnio nie doleciało. A, ja muszę to kliknąć jeszcze, wow. O kurde bele, tak! Co jest? Chwilę! To jest naprawdę lepsze od 100 TNT. Co tu się stało? Nie dość, że ta komenda działa, to jeszcze na spokojnie możemy sobie dokładnie wybrać kierunek. Na przykład ja bym chciał, o tam, let's go! Lecisz, 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 wybuchasz, wybuchasz, szybko, szybko, szybko! I nie ma wyspy, do widzenia! To jest serio piękne! Wow, jaką ma siłę rażenia, aż dotąd jest ogień! Tu jest 50 kratek, no! Komendy w Minecrafcie są po prostu niesamowite! Czy to do pranków, czy to do niszczenia świata! Ale według tego TikToka mogą posłużyć nam również jako... jako maszyna, która spowoduje, że wszystkie moby na świecie zaczną lewitować. Nie mogę się doczekać, dajcie mi to. Jeśli się nie mylę, to muszę wpisać efekt GIF. I teraz najważniejsze, małpa E. Minecraft dwukropek lewitation 1000, dajemy na to 10 sekund. A nie, sorry, odwrotki, na początku sekundy, a potem siła, let's go. Wszystkie moby wokół mnie powinny teraz zacząć lewitować. I to działa, wow. A te żółwie chyba tego zbytnio nie lubią. Wow, ej, długo jeszcze, przepraszam bardzo, nie podoba mi się to, nie. Chwilę, zabiję, one wszystkie umrą. Przepraszam, nie, nie, spadamy. Czy ja właśnie zabiję wszystkie zwierzęta na świecie? O nie! Przepraszam, nie chciałem! Biedne żółwie, biedne krowy! O, a ten przeżył, bo był w wodzie. Mądre! Kurde, pele! Czy też przeżyli, co? Jakim cudem, halo? Proszę umierać, zapraszam bardzo serdecznie! Proszę do góry i proszę mi tutaj natychmiast umrzeć! RIP Family Friendly, przepraszam! Ale z innych Family Friendly rzeczy możemy zrobić na przykład pułapkę na znajomych! Ta, prankowanie jest bardzo Family Friendly, szczególnie z TNT z wybuchami. Jednak tym razem nie będziemy potrzebowali ani jednej komendy! Tylko i wyłącznie lawa, skrzynka i bardzo dużo TNT! Jeśli jakiś wasz znajomy nie zauważy, że skrzynka na środku pustyni nie jest w ogóle podejrzana i do tego ją otworzy, to skończy bardzo źle. Tak jest! To jest bardzo podejrzana pułapka, ale działa. To jest najważniejsze. A do tego możemy ją bardzo prosto zbudować. Wykopujemy na pustyni dziurę o głębokości 7 kratek i na samym dole zalewamy lawą. Potem 3 kratki nad nią kładziemy 5 TNT, na TNT dębowe płytki naciskowe i kolejne TNT do góry, wokół którego budujemy tabliczki, ale chyba coś źle zrobiłem, bo to powinno... O nie! Nie, chwilę!
Ała, ała, boli, zepsułem. Próba numer 2, już wiem, jaki błąd zrobiłem. Dziura ma mieć co prawda 7 kratek, ale te TNT nie mają być 3 kratki nad, ale 4 kratki nad. A i teraz już wszystko powinno pięknie działać. Kolejne TNT do góry na to dębowe tabliczki. I jesteśmy gotowi na trollowanie znajomych. A i właśnie, co najważniejsze, trzeba postawić tutaj skrzynkę pułapkę. Zaraz jedną kratkę nad tym TNT, które tutaj było do góry. Wiadomo, że przydatne może być też zbudowanie jakiejś budowli dookoła. Wtedy będzie to bardziej realistyczne. Wasz znajomy pomyśli, że znalazł jakąś nową strukturę. A tak naprawdę znajdzie jedną z najbardziej doskonałych pułapek w historii Minecrafta. Może niekoniecznie, znaczy ona zdecydowanie byłaby doskonała, gdybym stanął bardziej po prawej. Okej, ona nie jest kompletnie doskonała. Ta pułapka to jest jedna wielka kupa. Działa, no TikTok potwierdzony, ale co z tego? Są serio lepsze pułapki w Minecrafcie. Mimo wszystko po raz kolejny udało nam się sprawdzić pełno clickbaitów i okazało się, że część z nich jest prawdziwa. Ale też część z nich jest jednym wielkim fejkiem. A więc detektyw żelazny zakończył swoją pracę na dzisiaj. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z niesamowitych TikToków, na które koniecznie musisz wbić, ponieważ tam tak samo jak dzisiaj sprawdzaliśmy serio przekozackie rzeczy. Sprawdź to sami, widzimy się po drugiej stronie. Siema!